Eric Clapton. Tak jak każdy przyzwoity fan, dążyłem do kontaktu bezpośredniego z moim ukochanym artystą. Ten, jak dotąd jedyny, zdarzył się podczas pierwszej wizyty EC w Polsce w październiku 1979 roku. Uczestniczyłem wówczas w konferencji prasowej z liderem i jego zespołem zorganizowanej przez Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe w Saloniku na pierwszym piętrze Hotelu Europejskiego. Był uścisk ręki i autograf na okładce analogowego egzemplarza Lejli. Zadałem 3 błyskotliwe pytania i jednym z nich udało mi się niezamierzenie wytrącić naszego gościa z dobrego nastroju. Przygotowałem się bardzo solidnie. Przestudiowałem wywiady z Claptonem zamieszczone w 2 różnych wydaniach magazynu Guitar Player z początku lat 70. W jednym z nich Dan Forty indagował Erika na temat gry techniką slide. Wynikało z tego, że technicznie i wyrazowo jest on gdzieś pomiędzy Dwayne'em Allmanem a George'em Harrisonem. No i że do grania slajdem używa głównie Gibsona ES-335 i stroi na otwartym G. Chciałem zapytać, czy coś się zmieniło po latach. What about your slide playing? Zacząłem z zamiarem rozwinięcia pytania, ale nie zdążyłem. And what is your problem? Odpowiedział gitarzysta z groźną miną, węsząc chyba jakiś podstęp. Zbił mnie całkiem z pantałyku, na który natychmiast wspięła się redaktor Aldona Dmochowska z TVP, prosząc gościa, by specjalnie dla widzów Telewizji Polskiej podpisał jej kilka okładek płyt. Na szczęście zdołałem się podłączyć, by zrobił to samo dla słuchaczy Polskiego Radia. I to rozbawiło gwiazdy wieczoru do tego stopnia, że na koniec oświadczył, iż zadawaliśmy inteligentne pytania. Jestem pewien, że myślał o mnie.